A, siedzicie. Czyli chcecie się uczyć akcesa. Super. Także lecimy dalej z naszą bazą. Z naszą bazą, w której mamy uczniów, oceny, przedmioty. Będziemy to wałkować do bólu. Teraz popatrzmy na to, że w moich uczniach mamy tutaj osoby, chłopaków, dziewczyny, no i nie ma niestety nigdzie płci. Czyli możemy co najwyżej zgadywać, kto jest chłopcem, a kto jest dziewczynką. Hey, sweetie, I need to talk with you. No ale przyjmijmy, że żyjemy w dawnych, konserwatywnych czasach, kiedy gender jeszcze nie było tak rozgenderowane i możemy rozpoznać dziewczynkę po literce A na końcu. Imienia oczywiście. Więc jak teraz oddzielić od dziewczynki i od chłopców? To już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. Czyli robię takich, którzy się kończą na A. Dla przypomnienia... I mamy dziewczynki kończące się na A imienia. No i zakładamy, że to są nasze dziewczynki, a chłopcy to są tacy, którzy nie kończą się na literkę A. I teraz ja bym chciał, żeby mieć podane, ile w każdej klasie jest chłopaków, a ile jest dziewczynek. No, w tym momencie muszę to zgrupować po klasach, tak? Skoro ile w każdej klasie, no to robimy grupowanie. No i oczywiście wtedy przy grupowaniu nie mogę wyświetlać imienia i nazwiska, no bo skoro grupuję klasami, no to mogę wyświetlić tylko klasę. No i mam, że są takie klasy. No, a wewnątrz grup siedzą i chłopcy, i dziewczynki. Gdybym chciał policzyć, ile mam dziewczynek, czy ile mam w ogóle osób w klasie, prawda? No to w tym momencie do mojego SQL-a dodaję sobie funkcję agregującą. I mam teraz 16 dziewczynek w klasie pierwszej A. Zastanowiłem się właśnie, co tak mało, ale przecież tu mam właśnie oddzielenie tych, którzy są dziewczynkami i którzy nie są dziewczynkami. No, czy jeżeli to wywalę, to oczywiście mam 31 osób w klasie A, 32 w klasie B i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, przez przypadek pokazałem już, jak zrobić, ile mam dziewczynek. No jeżeli tutaj wrzucimy sobie frazę where ograniczającą nas tylko i wyłącznie do dziewczynek, no to w tym momencie moja liczba uczniów no będzie tylko liczbą dziewczynek, ponieważ pozostałych wyrzuciliśmy przed grupowaniem. Zanim zacząłem grupować, wyrzuciłem pozostałych, no i zostały nam już tylko i wyłącznie dziewczynki. Czyli uruchom i mam dziewczynki. Ilu jest chłopców? No, tu musiałbym powiedzieć, ich imię nie wynosi, nie jest podobne do wzorca gwiazdka A, czyli not, tak? No to not, proszę bardzo, 15 chłopców. No tylko wszystko fajnie do momentu, kiedy nie chcę mieć tego na jednym zestawieniu. Jeżeli chcę mieć na jednym zestawieniu dziewczynki, na jednym zestawieniu też chłopców, no to w tym momencie nie mogę frazą where tego odsiać, prawda? Więc muszę zostawić tutaj, bez tej frazy, muszę mieć po prostu grupowanie klasą. No i mamy teraz, no, dziewczynki i chłopców razem. A chcę mieć ich osobno. I tu jest potrzebna nowa funkcja, funkcja if. Jeżeli. Zastosuję taki drobny trik, spróbuję go najpierw zastosować, a potem wytłumaczyć, o co chodzi. Dobrze, czyli teraz mam zapytanie, dzięki któremu mogę powiedzieć, ile jest uczniów w klasie i ile jest dziewczynek. Tak, 31 uczniów w klasie, 16 dziewczynek. No i analogicznie oczywiście mogę policzyć, ile jest chłopców. I mam odpowiedź na pytanie, ile dziewczyn, ile chłopaków i ile uczniów w klasie. Jak do tego doszedłem? Otóż rozpiszę to teraz w osobnych linijkach, żeby to było widoczne. Czyli mamy uczniów z klasy, mamy ile uczniów, no może zostawię to w tej linijce. I potem mamy takie dziwne wyrażenie na chłopców i takie dziwne wyrażenie na dziewczynki, odwrotnie, najpierw na dziewczynki, potem na chłopców. Otóż funkcja if
Podobnie jak if, wyrażenie warunkowe w językach programowania jeżeli, jak w arkuszu funkcja jeżeli. No tu jest funkcja if przez 2i, tak to w akcesie jest zapisywane, i if, ale ta funkcja sprawdza po pierwsze, jaki jest warunek, jeszcze oddzielę tu to od sumy. Ok, sama funkcja if to jest tylko to, co zaznaczyłem. Czyli tak, jeżeli i w pierwszym, na pierwszej pozycji jest warunek sprawdzany. Czyli jeżeli imię kończy się na a, to znaczy, że to jest dziewczynka, to przypisz wartość 1, a w pozostałym przypadku przypisz wartość 0. I czyli teraz każda dziewczynka dostaje jedynkę, a każdy chłopak dostaje 0 jako przypisaną mu wartość. Tak jakby powstawała osobna kolumna w tabeli, w której właśnie kolumna płeć powiedzmy i w tej kolumnie płeć będzie jedynka przy każdej dziewczynce i 0 przy każdym chłopaku. Więc jeżeli teraz to sumujemy, no to w efekcie dostaniemy liczbę dziewczynek. Nie możemy użyć funkcji count. Jeżeli chcielibyśmy liczyć, no to tych policzonych osób będzie pełna klasa, bo chłopcy będą, więc zostaną policzeni. Tylko ponieważ mają 0, to ich 0 dodane do ogólnej puli spowoduje, że będą traktowani tak, jakby ich nie było, bo ta ogólna pula będzie się składała tylko z sumy jedynek należących do dziewczynek. No i w ten sposób sumuje tą każdą rzecz w grupie, przypisaną w zależności od tego, jaka jest płeć, czy jak kończy się imię, no i otrzymuje liczbę dziewczynek. I w następnym, w tym momencie już wierszu dla mnie, ale to jest cały czas jedna część, jeden fraza select, mam odwrotną sytuację. Jeżeli wykrywam dziewczynkę, to przydzielam jej 0, a jeżeli wykrywam chłopaka, w przeciwnym wypadku niż dziewczynka, no to przypisuję mu jedynkę. Więc teraz funkcja suma zliczy mi tak naprawdę, ilu jest chłopaków. No i po uruchomieniu mam, że mamy 15 chłopaków, 16 dziewczynek, tak, i razem stanowią 31 osób w klasie. Ta funkcja if jest funkcją no, specyficzną dla Accessa. W MySQL-u byśmy zastosowali tutaj troszkę inne wyrażenie case, when i tak dalej, where i tak dalej, ale podobna zasada byłaby. Czyli w przypadku, gdy byłby zapis, w przypadku, gdy kończy się na a, to przyznaj mu wartość 0, w przeciwnym wypadku przyznaj mu wartość no i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób byśmy to sumowali. To można zastosować nie tylko do sumowania jedynek, czyli możemy sobie teraz na przykład odpowiedzieć na pytanie, ile mam zamówić pączków, a ile drożdżówek, jeżeli dla każdej dziewczynki w klasie mam zamówić 2 pączki, a dla każdego chłopaka w klasie mam zamówić 3 drożdżówki. No to teraz tak, jeżeli jest dziewczynka, to powinna dostać 2 pączki. Zresztą może to zostawię, żeby to było. I dopiszę jeszcze raz. 2 pączki i 3 drożdżówki na każdego chłopaka. No i wtedy mam, proszę bardzo, liczba dziewczyn była 16, no to zamawiamy 32 pączki. Liczba chłopaków była 15, po 3, 45 drożdżówek. I w ten sposób możemy to wykorzystać nie tylko do zliczania. Teraz już no, przydzielam większe wagi. Każdej dziewczynce przydzieliłem 2. No, a co jeżeli każda dziewczynka chce 2 pączki i 1 drożdżówkę? A każdy chłopak chce 1 pączka i, 2, i na przykład 3 drożdżówki. No to jeżeli każda dziewczynka ma 2 pączki i 1 drożdżówkę, to w przypadku dziewczynki przydzielimy im 1 w kolumnie drożdżówki. Jeżeli każdy chłopak chce 3 drożdżówki i jeszcze 2 pączki, no to mu przydzielimy też 2 pączki. No i w tym momencie tam zamotałem coś z tymi ilościami pączków na początku, ale w tym momencie wiem, że mam zamówić 62 pączki, 61 drożdżówek. Ponieważ w kolumnie drożdżówki każdej dziewczynie przydzielałem tylko wartość 1, czyli 1 do 1 będzie, tyle ile dziewczynek, tyle drożdżówek nam się dla dziewczynek zamówi, a każdemu chłopakowi przydzielałem 3 drożdżówki, czyli 3 razy więcej tych drożdżówek. No i w ten sposób możemy dokonać obliczenia na przykład na wycieczkę, na jakąś imprezę, którą organizujemy, na jakiś wyjazd.
Więc nie musi to być jeden do jednego. Natomiast w tym naszym zadaniu miałem określić, ile jest dziewczynek w klasie, ilu chłopców. No to coś zepsułem, aha, tutaj. No to tak zapisana fraza wylicza nam ładnie to zestawienie i mam każdą klasę podaną. Oj, no to co? Żeby o lajki. Naciskamy subskrybuj, bo dzięki temu kanał się będzie rozrastał i dzięki temu więcej osób się dowie o tym, że są te filmy. Naciskamy kciuczka w górę, również z tego samego powodu. I zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, hej!